zawsze sobie myślę, kurczę, a wy artyści, muzycy, bardzo trudno macie właśnie, żeby zadbać sobie o swoją teraźniejszość, żeby nie martwić się o przyszłość. Wiele osób muzykuje, ale jako pasja, a żeby z tego żyć, to jest ogromny, jakby ogromny problem. Wiesz co, ja jestem z takiego pokolenia, wychowywałam się wręcz wśród takich bardzo wolno myślących artystów, gdzie wstydem było w ogóle rozmawianie o jakichkolwiek pieniądzach, czy w ogóle mówienie o zarabianiu pieniędzy, nie? I ja nigdy w zasadzie nic dla pieniędzy nie robiłam, ale z drugiej strony nikt mnie nigdy też nie nauczył tego, żeby umieć się cenić. I myślę, że trochę my artyści jesteśmy przez to wykorzystywani, bo wiesz, jakby dużo osób wie, że my zrobimy wszystko dla sztuki. Ja podziwiam młodych ludzi teraz, którzy naprawdę bardzo dbają o siebie, o swoje interesy i tak dalej. Ja się tego dopiero uczę i na przykład teraz... Wciąż. Właśnie to jest ciekawe, wiesz, że ja sobie naprawdę nie było mi łatwo zmienić myślenie, żeby móc powiedzieć z dumą, że tak, nie ze wstydem powiedzieć, że tak, ja chcę zrobić dobrą pracę artystyczną, ale chcę też po prostu być za to wycenić. Wynagrodzona, bo mi się należy, nie? Miałam gdzieś wdrukowane, że nie, że to jest wstyd tak powiedzieć, nie? Że ja mam powiedzieć, nie, ja wszystko robię dla sztuki, a pieniądze mnie w ogóle nie interesują. Ale wiesz, mam dwójkę dzieci, czasy są ciężkie i wiadomo, że też ten aspekt powinien być ważny. Czytałam takie badania, wiesz, ile artyści zarabiają w Polsce i jesteśmy no, słabo w tym rankingu. Na poziomie Rumunii i tam innych, tak, nie doceniamy artystów po prostu w Polsce. Wiem, w jak strasznej sytuacji są muzycy jazzowi. Wiesz, no to są naprawdę wybitni artyści, no czy na przykład Robert Brylewski, który umiera no niemalże w nędzy, wiesz, to jest skandal po prostu i to jest skandal, że my jako naród nie potrafimy tego docenić, nie potrafimy znaleźć tych środków, żeby tych naprawdę artystów z górnej półki docenić również finansowo. Bardzo trudno jest być muzykiem w tym kraju, na przykład powiem Ci szczerze, ja dziękowałam Bogu, że miałam drugi zawód, bo tak naprawdę w pandemii my byśmy chyba z głodu umarli, powiem szczerze. Nie wiem, co my byśmy zrobili.